Witam Państwa. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że ZAIX uczestniczy w tej konferencji, bo wszyscy wiemy, że będą tu się ścierać różne prądy. Wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, każdy ma pewnie inne pojęcie na temat prawa autorskiego i my, jako przedstawiciele ZAIX-u, jesteśmy tutaj po to, żeby zaprezentować Państwu punkt widzenia twórcy, ponieważ chcę, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, że twórca jest najsłabszym ogniwem w tym całym przepływie dóbr intelektualnych, bo po jednej stronie mamy konsumentów, którzy albo kupią nasze płyty, albo je ściągną za darmo, mamy wytwórnie płytowe, które mogą z nami podpisać niekorzystny kontrakt, mamy radia czy telewizje, które mogą puścić naszą piosenkę albo nie puścić. My w tym całym łańcuchu jesteśmy najsłabsi. Uważamy, że prawo powinno chronić właśnie słabych, tak jak prawo chroni niepełnosprawnych czy mniejszości narodowe. Jesteśmy jako społeczeństwo gotowi ponosić takie koszty, żeby budować windy dla niepełnosprawnych, mimo że tych ludzi jest stosunkowo niewiele, bo oni są słabi. To świadczy o dojrzałości społeczeństwa. Podobnie chciałbym, żeby Państwo myśleli o twórcach, że my jesteśmy w tym łańcuchu słabi. Cieszę się, że tutaj będziemy dyskutować na tematy prawa autorskiego, prezentować różne opinie i wierzę, że wypracujemy jakieś rozsądne pomysły rozwiązań. I chciałbym, żeby Państwo podczas tych dwóch dni dyskusji pamiętali o jednym, że prawie w każdej rodzinie jest dziecko, które marzy o tym, żeby zostać słynnym pisarzem, słynnym reżyserem, słynnym gitarzystą, wokalistą. Jeśli my jako społeczeństwo nie stworzymy systemu, w którym taka kreatywna osoba będzie mogła się utrzymać ze swojej pracy, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzice tego dziecka nie kupią mu gitary, perkusji, fajnej nowej kamery i będą kierować to dziecko, jego przyszłość w stronę innych zawodów nieartystycznych. I być może my jako społeczeństwo dzięki temu zyskamy paru świetnych lekarzy, nauczycieli, inżynierów. Ale powinniśmy sobie zdawać sprawę, że stracimy coś, pewną część kultury. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie będziemy wiedzieć, ile tego straciliśmy, bo nigdy nie poznamy liczby świetnych, nienapisanych książek, które nie powstaną. Nigdy nie posłuchamy muzyki, która nie zostanie skomponowana i wykonana. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy dyskutujemy o prawie autorskim. Dziękuję.